Jedziemy za chwilę i jak? Bo za 30 sekund odjeżdżam. Nie rozumiem, ten jeden kolko koszta jedna karta. Co znaczy jedna karta? Jeden bilet? Ja, jeden bilet. 2,60. Jeden, 2,60. Sobie, mam każde prawo jazdy, ale na motor nie mam, nie? Mhm. Kupiłem się motor, ale no nie jeżdżę, bo bez prawa jazdy to bez sensu, nie? Tak. I mam taką, kurczę, straszną obawę, po prostu, no bo patrzę na to, co się dzieje tu, jeżdżąc autobusem, nie? Teraz jeżdżesz na takim egzaminie, takim motorem, powiedzmy. Zbliża, ja tego nie rozumiem do końca, bo ja jak mam prawo jazdy, to też inaczej patrzę. Zbliżam się do przejścia, pojawi się pieszy, to jest już wymuszenie normalne. To jest po prostu wymuszenie i to dla mnie to jest takie... Czternastego jadę na egzamin. A, to dobrze. Ale ja jadę do Koszalina, bo ja tak za Szczecinem to nie bardzo. A, rozumiem. Ale z pana wypowiedzi. Tak. Dzień dobry, dwa poproszę bileciki. Całe, tak? Tak. 5,20 proszę. Dwa ulgowe do portu. Emerytów. Tak, to ulgowe. 2,60.
Thank you.
powiesz ty. Ty bys sobie twoją nową. A ty ślejmy na ten, ale nie syma. A to jeszcze nie syma. A benzyn są anka w lądzie. To jest
Te po prawej źle staną strasznie. Bardzo. Bardzo, bardzo. Thank you.
odkąd rok temu przyjechałem do tego Świnoujścia, to już jestem też przyzwyczajony do tego, że tyle Niemców tu przyjeżdża. Kurwa. No. Okropnie. Gdzie kurwa też ma, gdzie kurwa u nas w Szczecinie też mamy strasznie blisko do Niemiec, a i tak do nas o wiele mniej przyjeżdża niż do was. No. Tutaj to wiadomo, tu się o wiele więcej dzieje niż u nas. Znaczy to ogólnie jest w Szczecinie tak... teraz się dzieje katastrofa, no katastrofa, raczej problematycznie jest jeździć tam w ogóle. Czemu? Mnóstwo robót tam jest. Czego? Mnóstwo robót tam jest.